Jeszcze nie tak dawno obiekt, który widzicie za moimi plecami, wyglądał tak. A tak prezentuje się w dniu dzisiejszym, służąc już Wam nieco od ponad roku. Konieczność budowy nowego mostu wynikała z dwóch aspektów. Pierwszym był zły stan techniczny poprzedniego, który według początkowych założeń miał zostać przebudowany. Jednak przeprowadzona analiza podczas prac projektowych wykazała także, że istniało bezpośrednie zagrożenie dla konstrukcji mostu w związku z faktem, iż naturalny poziom wód powodziowych przewyższa spód konstrukcji dźwigara przęsła środkowego o około 11 cm. Stąd decyzja: budujemy nowy most. Drugi aspekt to Wasze wnioski odnoszące się do konieczności rozpoczęcia powyższych prac, które kierowaliście bezpośrednio do mnie oraz do Rady Sołeckiej Sołectwa Krościenko-Wyżne. Mając ten stan rzeczy na uwadze, budowa nowego mostu stała się zadaniem priorytetowym. Inwestycja ta jednak znacząco przekraczała możliwości finansowe naszej gminy. Nie byłaby możliwa, gdyby nie pozyskane środki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 7 045 635 zł. Stanowiły one 95% wartości całej inwestycji. Wkład własny gminy wyniósł prawie 540 tysięcy złotych, a łączna kwota zadania wyniosła 7 584 590 zł i 81 groszy. Była ona jedną ze strategicznych inwestycji w naszej gminie, ponieważ wpłynęła na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego na ulicy Mostowej. Natomiast poszerzenie istniejącej nawierzchni, a także budowa chodnika oraz utworzenie na moście jezdni dwukierunkowej zapewniły możliwość jednoczesnego, bezkolizyjnego i bezpiecznego przejazdu przez most pojazdów w przeciwnych kierunkach. Do tej pory nie było to możliwe, a utrudniony był również przejazd dla samochodów służb ratowniczych. Co więcej, sam najazd na most od strony ulicy Południowej został podniesiony, co sprawiło, że zmalało zagrożenie zalania go ewentualnymi wodami powodziowymi. Zaprezentowany Wam przed chwilą nowy most jest jedną z moich ulubionych inwestycji, które zrealizowaliśmy w kończącej się kadencji i jedną z najdroższych w historii naszej gminy. Mam nadzieję, że będzie on nam służył jeszcze przez wiele, wiele lat. Serdecznie dziękuję i zapraszam na kolejne materiały.